Siema, siema. Taka sytuacja, gramy z Adamem Voltandera i postanowiliśmy, że to nagramy. Ja zblogowałem kursor, a to jest fabuła. Zapraszam do oglądania. No chyba, że pominąć. Czekaj, ładuje bo mnie się. Bo już widziałem. Będzie ci się ładowało, póki ja nie wyląduję chyba. Nie, już jest 3 czwarte załadowania. Nie, lecę śmigłem. Ta? Ta, gdzie mam kastenkę. Czy w tym drugim? Kastenkę masz swoją. No, mam swoją kastenkę. Okej. Okay. Teraz, żeby mnie zespiął w tym samym miejscu za siebie. No, chociaż pewnie tak będzie. Jezu, jakie te kastenki są głośne. No. Dobra, przewijamy to. Ty, mam już pierwszego buga, mam myszkę na środku ekranu. A to może być przez jakiś overlay. Już by się zbugowało. Zmartwię się, start jest na zimie, tak jak wcześniej. A to się rozbijamy. Dobrze, że już dwa bugi miałem. Od odpalenia. Jak to mogę? Powiedz mi, czemu podczas nagrywania dwa bugi mi się zrobiło. Nie, spadamy. Jo, taktyczny lag. O, nagle spadamy w zimę. Taktyczna no? Moc teleportacji. Pyk. Rozbijcie się. Słuchaweczki tam gdzieś opadały. Oj, Kelvin Klein nie żyje. O, nie. Ja na glebie. Spadamy. Wypada z kelki przez okno zamknięte, bo się i gdzie nie, co dzień. Opcje, grafika. Stary wstał, nie wstał. A nie, jednak stary wstał. Już cyk. Rewolwer przełożony do łba. Ale po co zabijać świadków? Jak można go tylko ogłuszyć? That makes sense. No i wstaje. W śniegu cały. Weekend boy. 4 FPS i moment. Myszka na środku ekranu, bo się oczywiście zbugowało. 3 FPS moment. Zmieniam ustawienia, jak coś? Spoko, ja na razie biję się z klatkami. A few moments later. A ja potrzebuję... Co ja potrzebuję? No i do pan zbita. 12 seconds later. Ja jestem w szoku, że już za pierwszym razem udało mi się grę zbugować. W pierwszym momencie jak odpaliłem nagrywanie. Dobrze, bo się zaczyna. Farta masz. Z tego będzie jakiś montaż, czy odcinki całe? Myślę, że sobie coś pomontuję. One eternity later. Virginia Pufton i jej imię, jak i trailery, wiele mówi. Wiele mówią. Tak. Dobra, szybkie rozbicie się znowu. No mam jeszcze 2 giga wolnego RAMu, więc nie jest tragicznie. Widzę, że ty już się podnosisz i jesteś... Ja tam... nieważne. Nie zgadnę. Jestem czarny i ulany. Mniej więcej. Skąd ja to wiedziałem, że ta gra będzie musiała taka być? O! C4! Mamy C4, no. C4 mam! Czekaj, a itemy są dla dwóch osób? Są dla dwóch osób. Masz C4 i granat, no. Ty, bo wziąłem leki. Czekaj chwilę. OBS, przechwytywanie ekranu. Jak będziesz miał leki, to se weź te leki krótko. Nie przytrzymuj, bo je wtedy zeżdżesz. A jak wezmę krótko? To je podniesiesz. Ty. Aha, okej. A temu, co dostał padaczki, pomagamy czy nie?
Moment. Bo okay, ogarniam najpierw ten... routing, rozumiem. Nie, najpierw ogarniam OBS-a. Jak się bawisz, to się bawić. Adam, patrz na to pudełko, no. Wiesz, tu jest tyle użytecznych przedmiotów. Na tu jest kalkulator. Po ty pozbierasz wszystkie... Obciążki, klucze. Nie. Dwa razy... A chłop nic nie zabiera, no nie? Nic. Nie, czasem musi coś odpocząć. O, mam taśmę. No ale patrz do tej skrzynki, no tu jest tyle niewykorzystanego itemu. Przecież... O kuźwa! Patek podniosłem. Murka. No i tu znowu jest młotek. Telefon. Obciążki, kubki, kuźwa. Tyle potencjału tu było. Dobra, próbujemy. To się zbugować? Czuję się, że ta gra nie wykorzystała. To się nie wykorzystała swojego potencjału tym pudełkiem. A pod spodem jest paska tekstura. Jak ja wystrzeliłem tam to pudełko w kosmos? O, jaki lag był. Paszał wąs z tym granatem. Ty, a wiesz co mnie zastanawia? Podniosłem. Co? O, Puffcorp. To nie jest Sahara, to jest Puffcorp. No, to prawda. A wiesz co? Helka, którą się rozbiliśmy, była czarna. Na to zdążył już spaść śnieg. Tu jest skrzynka jeszcze. Ale mimo tego widać... No... Czekaj, co? Nie. No bo długo spaliśmy, no. Ale Puffcorp widać nad śniegiem. Logo. Ej, co? No. Skąd sobie na to. Gdzie jest sens logika? Nasprejowane śniegiem jest. Wiesz, to jest hologram. Widzę nie tylko tu, bo tu też jest. Danger. No. W ogóle ja mam teorię, że ten co ci przypieprzył jak się obudziłeś, to on jest z Sahary. Ty, patrz tu. Noc się zrobiła? Nie. Nie jest ciemniej. To chmura ci zaszła. Widzę, chmury są dla każdego osobno. A. Faktycznie. Widzisz tą skrzynkę? Ile tu jest w środku itemów, których nie podniosłem, a które są przydatne w survivalu? Nokie widzę. Tak. Obciążki razy dwa. Wiesz, te obciążki to tak przydatne by były. O, ryba! Drut miedziany. Można się napić. Ryba? A mamy patyki? Mam jeden. No to znajdź jeszcze drugi. Jak się ledy? Jaki chce mieć gamingowy plecak? Pakiet awaryjny, proszę pana. Pakiet awaryjny jest coś takiego. I może sobie to otworzyć i polecam. Właśnie otwieram, zauważyłem, że mi napisali. Okej, okay. Będę mógł chyba zaczekać. Tym? Nie wiem, nożem prędzej. Okej. Okay. Survival is book, czy jakoś tak. Mamy namiot, możemy sobie żeby w rzeczywistości mi to tak dobrze wychodziło jak w grze. No. Jak to zamknąć? O, zabiłem rybę, się zespiła i od razu zginęła. Podoba mi się. Od B? Od B. Ty, chodź tu, bo ja już ryb nie mogę podnieść. A tu karpie leży. Ten już karpia na święta poluje. No, śnieg już spadł. 20 minutes later. Czy my zwiedzamy teren, czy my bardziej o survival się martwimy i budujemy jakieś przetrwanie teraz? Budujemy małą chatkę, żeby mógł grę zasadować. To małą chatkę można zbudować, a to chodźmy może z zimy w ogóle na start. Co? Pamiętasz mój sposób? Pamiętam. Tak. To jest widać. To jest bukt. Już to jest tak potężny bukt, że matko boska. Tylko się nie połam, bo z ciebie cisnął. O, patyczki! Już... Pierwsze rzeczy podoba. Już jest bago... Już mi się nie podoba to, że jest jak na starej wersji, że... Wiesz, musisz się zapisać, żeby ci zapisało. No, to będzie małe... obciążenie dla nas, ale czy aż tak bardzo, nie wiem,
schronienie. Ty, bo tamten został na górze. Idziemy po niego, czy nie ma sensu? Chodź do niego, ja szybko wybuduję jakieś proste schronienie. To czekaj, ja postawię te. Gdzie to jest? O, tu. Tu jest w miarę płasko. No, jest w miarę płasko. No, to najprostsze. Schronienie takie. To masz... No, to najprostsze z... Z patyków? A nie, nie z... Folia. Ta rozdziewająca. Nie, szkoda folii na to. No to chyba, że tak. My i tak tutaj długo nie posiedzimy, więc ja to tylko wiesz. Namiot. Zmień tryb. Trzeba tak myśleć, wiesz, jeszcze do przodu. Nie, bo ja nie wiem, czy tu jest to najprostsze schronienie teraz. Nie ma. To zobacz, jakie jest najtańsze. To najtańsze to jest właśnie z folii, a reszta to wymaga kłód i tak dalej. To najtańsze to jest ta chatka, ta mała. Stary pijany. Już? Gdzie on wszedł? Widzę. O, inwentory mi przestało działać. Najtańsze to jest to z... Zepsułem się. Jak się zepsułeś? Ty, a jak się buduje? Nie mam kliknąć na to, czy... Tak, już się całkiem zepsułem. O, drugi stary pijany. Nowa receptura, ale jak ja mam... Jakoś się da go schować, tylko nie wiem jak. G, ale nie mogę G. A weź coś innego do ręki. Nie mogę. Muszę wejść w plecak. To wejść w plecak. Nie mogę. Mam to w ręce. Ty serio mi się to zbagowało aż tak? Uważaj, koło ciebie jest. Pisnąć go czy nie? Zostaw. Niech się przestraszy. Dobra. Bo one się teraz uczą. Dobra, ja spróbuję całą gamę klawiszy. Ja jakby wszedłem w typ stawiania gałązki, nie mogę z niego wyjść. Nie będę póki co agresywny, że tak powiem. Dobra. Potrzebuję coś innego podnieść w takim razie. Jak się buduje? O! Co? Spadaj, dziadu. Bo ci patykiem to bijemy czy nie bijemy? Chodź zobaczyć, co on kombinuje. Nie, on się odsuwa. Chodzi na razie. Dobra, chodzi koło nie nas. Nie przejmuj się, najpierw zbudujmy schronienie. Co? Ale jak się tu... Co? Złamałem patyki. No. I teraz nie podpaliłem. A tak się buduje ognisko chyba. Że masz patyk w ręce, to go na ziemię. To takie najbardziej podstawowe ognisko. No budowanie tutaj jest... jest gdzie on jest? Gdzieś na dole. Łap kamienia. Odrzucił! Pieprzysz. Nie jest jak pies, odrzuca kamienie. Nie wiem, on sobie chodzi dookoła na razie i może lepiej go nie ruszajmy, niech się nauczy, że my go nie chcemy zabijać. Bo jak my za chwilę będziemy mieć 10 takich, to... Dobra, jak coś postawić? Opcje. Sterowanie. Weź... Zdemontuj, okej, okay. Książka, akcja główna, drugorzędna, reakcja, umieść element. Zmień tryb, schronienie myśliwego, schronienie, przybudówka, wybierz wieża. Umieść C. No to najprostsze schronienie, tak zwane schronienie myśliwego, to jest coś takiego. To jest z kłód, a masz jeszcze prostszy namiot z dwóch patyków i nawet z patyka i z tej folii, nie? Szkoda mi folii. Folia jest... No, dobra. Jak na chcesz. Kamieniach no nie to... da się budować. To ścinamy drzewo. Się. O! Pisnął mnie! Oddaj mi. Bijemy się z nimi, czy nie? No one w teorii nie są... wrogie chyba, ale jednak ci walną, więc... To mam po prostu bloka. No jak to, to oddaj. To zasambi. Pustaj wodę hercji. Gdzie ten skrót? Nie ma. Ja buduję, że tak powiem. Zapisuję grę. Gra zapisana. Robię restart. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much
that your love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.